Kąt o wierzchołku A opisany jest na okręgu ośrodku O. To jest kąt A, albo kąt o wierzchołku A. Jest to kąt opisany na okręgu. Oznacza to, że obydwa jego ramiona są styczne do okręgu. AC jest styczne do okręgu w punkcie C, a AB jest styczne do okręgu w punkcie B. Jaka jest miara kąta A? Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i rozwiązania tego zadania samodzielnie. Mogę Wam podpowiedzieć, że warto oprzeć się na fakcie, że kąt A jest opisany na okręgu. Ok, zakładam, że przynajmniej spróbowaliście albo że rozwiązaliście to zadanie. Mamy tu jeszcze jedną informację na temat kąta D, który jest kątem wpisanym w okrąg i jego miara wynosi 48 stopni i kąt D. Oparty jest na tym samym łuku, na którym oparty jest kąt A. Chodzi o ten łuk, łuk CB. Mamy tu jeszcze kąt środkowy, który również oparty jest na tym samym łuku. Miara kąta środkowego będzie dwa razy większa niż miara kąta wpisanego, bo oparte są na tym samym łuku. Czyli ten kąt środkowy będzie miał miarę 96 stopni. Zaznaczmy go potrójnym łukiem. Wszystkie te kąty oparte są na ŁUKU CB. Można też powiedzieć, że miara ŁUKU CB wynosi 96 stopni. Oparty na nim kąt środkowy ma miarę 96 stopni, oparty na tym samym ŁUKU kąt wpisany ma miarę o połowę mniejszą 48 stopni. Czy to wszystko może nam w jakiś sposób pomóc? Podstawowa sprawa to to, że kąt A jest kątem opisanym na okręgu czyli AC i AB są styczne do okręgu. Prosta, albo odcinek, albo półprosta, które są styczne do okręgu, są prostopadłe do promienia tego okręgu, do promienia, którego jeden koniec to punkt styczności. Czyli ten kąt to kąt prosty. Tutaj również jest kąt prosty. OC jest prostopadły do CA. OB, czyli również promień, jest prostopadły do BA. OB i BA mają jeden punkt wspólny. Jest nim punkt styczności B. Pewnie zauważyliście już, że mamy na tym rysunku czworokąt. ABOC jest czworokątem. Jeżeli tak, to miary wszystkich jego kątów wewnętrznych sumują się do 360 stopni. Czyli możemy zapisać, że miara kąta A. Dodać 90 stopni, dodać jeszcze raz 90 stopni, dodać 96 stopni równa się 360 stopni. Możemy odjąć 180 od obydwu stron, mamy wtedy miara kąta A, dodać 96 stopni równa się 180 stopni. Można powiedzieć, że kąty A. A i O są kątami przyległymi, bo ich miary sumują się do 180 stopni, do miary kąta półpełnego. Jeżeli odejmiemy 96 stopni od obydwu stron, to otrzymamy miarę kąta A, która jest równa 180 minus 90 równa się 90, i odejmujemy jeszcze 6, i to nam daje 84 stopnie.